Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z mazurskiej ziemi, z kościoła w Wejsunach. 27 sierpnia, piątek. Dwa fragmenty Pisma Świętego, pierwszy z Psalmu 19. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. I drugi fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Moi drodzy, te fragmenty dnia dzisiejszego przede wszystkim chcą nas inspirować do czytania Bożego Słowa. Te fragmenty nam podpowiadają, że mamy w swoich rękach, też dzięki reformacji, w naszych językach Pismo Święte. Każdy z nas dzisiaj nie ma problemu, aby otworzyć Biblię i ją czytać. Aby szukać w niej odpowiedzi na pytania, doświadczenia, kłopoty, które nas nurtują, których często nie rozumiemy. Właśnie Boże Słowo. Boże Słowo, które jest dostępne dla każdego z nas, chce nas budować, chce nas wzmacniać, ale też chce nam pokazywać, które drogi naszego życia nie są dobre. Bo Słowo Boże chce nas też napomnieć. Właśnie dzisiejszy dzień nas zachęca, abyśmy otworzyli Pismo Święte. Może poszukali go gdzieś w domu, gdzieś jest na pewno położone, bo każdy z nas wierzy w to głęboko, że każdy z nas ma w swoim domu Biblię. Nie ma znaczenia, w jakim tłumaczeniu, które wydanie. Po prostu otwórz ją i czytaj. Pismo Święte ma w sobie coś niesamowitego. Za każdym razem, jak się je otwiera, nagle znajdujemy dużo ciekawych określeń i sytuacji, które i nas dotyczą. Dlatego to Pismo jest święte, bo ono każdego dnia chce szukać odpowiedzi na nasze pytania i znajdziesz tam tą odpowiedź. Nie podchodźmy do Biblii jako do księgi historycznej, gdzieś odłożonej. Biblia jest przewodnikiem twojego życia. Ona ma cię prowadzić. Ona ma dodawać nam odwagi w tym dzisiejszym świecie. Ona nas ma uczyć mądrości, pokazywać błędy, ale też pokazywać, jak je poprawić, jak zmienić swoje życie. Podstawą chrześcijańskiego życia jest refleksja nad moją codziennością. I przede wszystkim refleksja nad tym, co mogę w swoim życiu zmienić i jak mogę to życie prowadzić. Dlatego, moi drodzy, zachęcam was, abyśmy częściej zaglądali do Słowa Bożego. Abyśmy w nim szukali pocieszenia, abyśmy w nim szukali nadziei, ale też abyśmy w nim odnajdywali Bożą łaskę. Nieocenioną Bożą łaskę. Czytajmy Słowo Boże. Ono da wiele odpowiedzi na nasze pytania. Czytajmy Słowo Boże. Budujmy tak wiarę swoją, aby trwać przy Chrystusie, aby być jeszcze lepszymi uczniami, uczennicami naszego Pana. I aby w to życie iść z nadzieją i tą nadzieję siać wokół tych, którzy są wokół nas, aby po prostu dawać świadectwo Bożych dzieci. Niechaj Słowo Boże będzie obecne w naszym życiu każdego dnia. Nawet w postaci tej książeczki z Biblią na co dzień, gdzie każdego dnia znajdujemy fragment, który może nas bardzo zainspirować i nam w wielu sytuacjach pomóc. Niech miłosierny Bóg poprzez Słowo swoje porusza nasze serca. I niech nas prowadzi. Zostańcie z Bogiem.